urzędników, no to ten poradnik cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Miał już kilka wznowień, mimo iż dostępny jest on także w internecie w wersji elektronicznej właśnie. No to jednak chyba wolimy taką wersję po prostu drukowaną. No i bardzo szybko to wszystko nam się gdzieś tam rozchodzi, no bo i takie zapotrzebowanie jest. To nie jedyny poradnik, bo jest jeszcze poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców. No jeżeli tak dalej pójdzie odnośnie branży wydawniczej CBA, no to może i kiedyś jakieś swoje wydawnictwo panowie otworzą i będzie poradnik antykorupcyjny dla takiego, takiego, czy też jeszcze innego zawodu. Strona czwarta, Głos Wielkopolski, lekcje z niebrania, CBA szkoli na potęgę. O kwiatach. Piękne, piękne kwiaty w palmiarni. Można je oglądać. Kwitną bardzo rzadko, no ale teraz zakwitły. Pojawiają się już, bo niektóre są, niektóre mają dopiero się pojawić, kwiaty dwóch nocy. W palmiarni poznańskiej kwitnie Wiktoria Królewska. Ta roślina posiada wyjątkowe kwiaty. No proszę sobie tylko zobaczyć, to są właśnie te wyjątkowe kwiaty, jeden, drugi i trzeci. Rozwijają się one tylko na dwie noce, zmieniają barwę z białej na różową. Mogą zobaczyć jednak je tylko ci szczęśliwcy, którzy odwiedzą poznańskie szklarnie w pochmurny poranek. No to dzisiaj się nie wybieramy, jutro też może być problem, a później już tych kwiatów nie będzie. No to o specyfice tego właśnie pięknego, mimo wszystko pięknego kwiatka, czyli Wiktorii Królewskiej. O tym dzisiaj czytamy w Głosie Wielkopolskim na stronie 7. No i możemy się cieszyć, że takie piękne rzeczy w Poznaniu również mamy. Z Głosu jeszcze o oszczędnościach na dzieciach. Połowę dzieci wykreślono z gimnazjady, ponieważ miasto nie dało pieniędzy na większy stadion. Czyli znów miała być duża impreza sportowa w Poznaniu, miało coś się dziać, uniwersjada. No staraliśmy się, pewnie jeszcze starać się kiedyś tam będziemy. Chodziło o imprezę o wiele niższej rangi, no ale też i tak dość znacznej mimo wszystko. Nie ma pieniędzy, no to będziemy oszczędzać, a jeżeli oszczędzamy, no to wykreślamy niektóre rzeczy z naszego planu inwestycji, z naszego planu organizacji, no i w związku z tym gimnazjada, no to będzie, ale o połowę mniejsza niż miała być. Pytanie w związku z tym, no co jeszcze może nam zniknąć z mapy tych ważnych wydarzeń w Poznaniu, bo pewnie coś jeszcze nam zniknie. Oby jak najmniej, no ale o tym, co zniknie i o tym, kto będzie mógł wziąć udział w gimnazjadzie, a kogo wykreślono. O tym dziś Głos Wielkopolski na stronie 8. Do Głosu jeszcze wrócimy. Teraz Gazeta Wyborcza i dwa tematy z tego tytułu. Co jeśli nie silniki? Poznański ceglarz szuka ratunku już nie po raz pierwszy. No to oby tym razem udało się taki ratunek znaleźć. Jeśli do końca roku zakłady Cegielskiego nie zdobędą zamówień na silniki okrętowe, poznańską firmę czekają kolejne zwolnienia. A już dzisiaj pracownicy HCP będą protestować pod Urzędem Wojewódzkim przeciwko bezrobociu, drożyźnie i ubóstwu. Podobne demonstracje Solidarność organizuje w całym kraju. Tak jak już Państwu dziś niejednokrotnie mówiłem, proszę na to być przygotowanym. No to tam dziś pod Urzędem Wojewódzkim będzie również można spotkać pracowników HCP, ponieważ niestety no, czas leci, a niezbyt dużo rzeczy poprawia się w tej właśnie firmie. Gazeta Wyborcza, strona pierwsza, w dodatku lokalnym. To jeszcze zaglądamy na stronę drugą i do tematu euro wracamy. Dzisiaj troszkę już o euro mówiliśmy, trochę mówiliśmy o tym euro pod kątem tego, co złe, a więc Stadion Narodowy, opóźnienia, Stadion Narodowy, kłopoty, no i tak dalej, i tak dalej. To teraz o Poznaniu i o tym, czy będzie głośno, kiedy będzie euro w Poznaniu, czy nie będzie głośno. Chodzi o strefę kibica. Już wiemy, że nie teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, a teren Placu Wolności. To będzie to miejsce, gdzie kibice będą się grupować. No i miejsce niby dobre, bo samo centrum miasta, plac dość duży, tyle tylko, że co z hałasem? Strefy ograniczonej ciszy nocnej chcą wprowadzić na czas euro warszawscy radni. Pomysł wart jest zastanowienia, uważa Rafał Łopka z poznańskiego magistratu. No pytanie tylko, co na to wszystko mieszkańcy okolicy Placu Wolności, na którym przecież ma być strefa kibica. No tutaj już śmiem wątpić, żeby oni byli zachwyceni czymś takim. Mariusz Wiśniewski, radny PO, mówi tak. Wielkie imprezy są dla miasta ogromną promocją i nie trafiają się często. Trzeba w związku z tym z tego korzystać. Przemysław Piwecki, rzecznik Straży Miejskiej, natomiast mówi, nie wszyscy mecze oglądają. Albo oglądają, ale muszą się wyspać, by rano wstać do pracy. I to może być spory kłopot. No to czy w Poznaniu również będzie strefa ograniczonej ciszy nocnej? Podobno myślą o tym również nasi radni. Kto jest za, kto jest przeciw i jak to wygląda pod kątem szans na realizację? Gazeta Wyborcza, strona druga, w dodatku lokalnym.
To teraz wyjeżdżamy sobie na ulicę, jednak nie po to, żeby sprawdzić korki, ale po to, żeby zobaczyć, jakie zmiany w przepisach pod kątem rowerzystów, bo mamy spore zmiany, no to kierowcy, proszę teraz uważnie słuchać tego, co mówić będzie w swoim materiale do Was Weronika Szymańska, bo zmian jest sporo, zmiany ważne, zmiany istotne. Teraz materiał, później jeszcze na momencik do prasy lokalnej będziemy zaglądać, a później już Weronika Szymańska i nasi dzisiejsi goście z cyklu Domino, Katarzyna Pożegowiak, firma Kami i Maciej Woźnicki, firma Tempur oraz Lidia Łagodzińska oraz Agnieszka Michalak-Gieburowska, firma Meblobuk. No to po kolei, krok po kroku. Najpierw materiał o zmianach w przepisach odnośnie ruchu drogowego. Od soboty rowerzystów obowiązują nowe przepisy. Weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, a zmian jest sporo. Między innymi rowerzyści od tej pory mogą jeździć po chodnikach, o ile oczywiście w pobliżu nie ma drogi rowerowej lub specjalnie wydzielonego dla rowerów pasa ruchu. Powinni oni pamiętać jednak, że chodniki są przede wszystkim strefą poruszania się pieszych i na nich to oni właśnie mają pierwszeństwo. Poza tym rowerzyści są uprawnieni do startowania ze skrzyżowania ze środka pasa przed samochodami. Nie muszą trzymać się maksymalnie prawej strony, jak to było do tej pory. Kolejne zmiany dotyczą wyprzedzania, gdyż wedle nowych przepisów rowerzyści mogą wyprzedzać z prawej strony wolno jadące samochody. Cyklista nie musi już ustępować pierwszeństwa skręcającym samochodom, gdy po ścieżce rowerowej jedzie przez skrzyżowanie prosto. Nowa ustawa przewiduje również powstanie specjalnych śluz rowerowych, czyli miejsc pomiędzy tarczą skrzyżowania a linią zatrzymania dla samochodów, które są zarezerwowane tylko dla rowerzystów. Poznańscy miłośnicy dwóch kółek przyznają, że bardzo cieszą się ze zmian, choć wprowadzone zostały one dość późno. Polska zdecydowała się bowiem na te zmiany z prawie 20-letnim opóźnieniem w stosunku do Europy Zachodniej. Ale jak mówi stare polskie przysłowie, lepiej późno niż wcale. Salon fryzjerski dla psów sprosta nawet najbardziej wymagającym pupilom. Fachowa i miła obsługa, strzyżenie, trymowanie, rozczesywanie i kąpiele kosmetyczne. Przygotowywanie zwierząt do wystaw i szeroka gama kosmetyków. Najlepsze usługi dla Twojego pupila. Salon fryzjerski dla psów. Poznań, ulica Krzyżowa 3, telefon 061 832 15 44. Agencja Allianz, Borawski, Wiesław i Wspólnicy. Cuda się zdarzają, ale nie warto na nie liczyć. Tylko w Allianz na Szelongowskiej 20% taniej. Bezpieczeństwo, wiedza i wartości. Ulica Szelongowska 30, Poznań. Firma Idea Kamart zajmuje się kompleksową i specjalistyczną techniką wykonywania zabudów kominkowych oraz instalacji grzewczych pod ogrzewanie kominkowe, a także sprzedażą najwyższej klasy wkładów kominkowych firm takich jak Sparterm czy Jotul. Zapraszamy do salonu na ulicy Obornickiej 337. Firma Ogród Projekt od 12 lat zajmuje się projektowaniem i budową terenów zieleni. Inwentaryzacja zieleni, profesjonalne projekty, kompleksowe urządzanie zieleni. www.ogrodprojekt.pl. Tego w Poznaniu jeszcze nie było. W ubiegłym roku kelnerzy biegali stacami po ulicach Śródki, a tym razem wszyscy zgromadzą się przy jednym stole z okazji Święta Narodowego Szwecji w Polsce, w Poznaniu. Takie właśnie święto obchodzić będziemy już 6 czerwca, a będzie ono zorganizowane przez Szwedzki Stół na Śródce. No tak będzie nazywała się ta grupa osób, która zorganizuje coś pod tą samą nazwą, a więc i grupa, i impreza, taka sama nazwa, Szwedzki Stół na Śródce. No i rok temu pewnie Państwo pamiętacie, bo dopingowaliśmy wszyscy. Panów, no panów mniej, przecież oni mają płaskie obuwie. Panie dopingowaliśmy szczególnie. Wtedy również u nas w początku dnia gościła jedna z pań, która brała udział w tym wyścigu i pokazywaliśmy, jakie to wysokie szpilki panie miały i w tych szpilkach biegały po tym bruku, a bruk do najrówniejszych na Śródce nie należy. I co? No i panie dały radę, ale w tym roku już czegoś takiego nie będzie. W tym roku jednak będziemy nie podziwiać bieg na krótki dystans, ale za to z przeszkodami, a podziwiać będziemy piękny stół, podziwiać i degustować. No to już teraz życzymy smacznego. 6 czerwca ta impreza będzie miała miejsce na Śródce. Szczegóły? Głos Wielkopolski, strona 9. Z głosu coś jeszcze? Tak, jeszcze jedna
rzecz. 1000 euro dla pięknej miss. No nie możemy sobie odmówić przyjemności takiego artykułu. W sobotę w Tarnowie Podgórnym odbędą się międzynarodowe wybory miss gminy. No to zachęcam, żeby tam właśnie się wybrać, Tarnowo Podgórne, bo będzie kogo dopingować. No, można wybrać się od godziny 15, bo wtedy na początku jest specjalny program dla dzieci. To taka rzecz wstępna. Później już zaczną się wybory miss. No i takie panie między innymi zawitają do Tarnowa Podgórnego. No to zazdrościmy mieszkańcom tej gminy. No i pozdrawiamy serdecznie. Prosimy również tam się wybrać i dopingować wszystkie kandydatki. Strona 11, Głos Wielkopolski. Bardzo piękny weekend w Tarnowie Podgórnym nam się w związku z tym szykuje. Jeszcze Gazeta Wyborcza. Ostatnia rzecz. Pociąg na telefon. No podobno tak, chociaż chyba jednak nie. Podobno tak, ponieważ tak twierdzili pracownicy kolei, którzy no, byli atakowani przez pasażerów pociągu relacji Berlin-Warszawa. Ten pociąg czekał w środku trasy 40 minut, ponieważ kilkuosobowa delegacja wracała z Niemiec, no i się spóźniła na pociąg. No to był telefon, jeden, drugi, trzeci, pociąg sobie stał w polu przez 40 minut, urzędnicy dojechali, pociąg ruszył. No to wtedy kolejarze tłumaczyli to tak, że każdy spóźniony pasażer ma prawo poprosić o to właśnie, aby pociąg na niego poczekał. No to chyba jednak później zrozumieli, co powiedzieli. Teraz wycofują się z tych zapewnień, a podróżni zapowiadają, że złożą reklamację. No to jestem ciekaw, co by było, gdyby ktoś z nas, taki zwykły obywatel, spóźnił się na pociąg, zadzwonił, no i powiedział: proszę poczekać, bo ja już jadę, ja już idę, tak będę, za pół godzinki, proszę wstrzymać pociąg, ja już jadę. No to gdybyśmy nazywali się minister taki, czy też inny, to pewnie tak. No ale niestety nie mam takiego skrótu przed nazwiskiem ja, no i pewnie państwo też nie. No to w związku z tym może być z tym właśnie, a więc z pociągiem, który na nas poczeka, dość duży kłopot. Pociąg na telefon, jednak nie dla każdego. Gazeta Wyborcza, strona trzecia. No to już prawie godzina 10:00, jeszcze króciuteńkie spotkanie z Weroniką Szymańską, zanim nasi dzisiejsi główni goście. To Weronika Szymańska za momencik, a teraz wycieczki po Urzędzie Miasta. Nie, nie wycieczki, wycieczki będą po Weronice. My teraz reklamy, a Weronika nam powie co w raporcie. Później będziemy wybierać się do Urzędu Miasta, a później będziemy zwiedzać sypialnię, zwiedzać kuchnię, czyli znów będziemy pytać, co tam zrobić w tych pomieszczeniach, aby było nam wygodniej, aby było nam lepiej. Salon fryzjerski dla psów sprosta nawet najbardziej wymagającym pupilom. Fachowa i miła obsługa, strzyżenie, trymowanie, rozczesywanie i kąpiele kosmetyczne. Przygotowywanie zwierząt do wystaw i szeroka gama kosmetyków. Najlepsze usługi dla Twojego pupila. Salon fryzjerski dla psów, Poznań, ulica Krzyżowa 3, telefon 061 832 15 44. Firma Kami to idealne rozwiązanie dla Twojej sypialni. Nowa filozofia odpoczynku oraz komfort zainspirowany naturą. To gwarancja najwyższej jakości w Twoim domu. Kami, wyśpisz się tylko z nami. Dom naszych marzeń powstał dzięki firmie Rembut Janusz Ceranka. www.ceranka.pl. Poznań, ulica Pokrzywno 21. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa. Naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman. Ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Zadrzyma.
2 minuty, godzina 10, czyli ekspresowo. Weronika Szymańska, dzień dobry. Witam Państwa. To co, mówimy co dzisiaj w raporcie? Tak, szybciutko. Bez przedłużeń. Dzisiaj przyjrzymy się, jak wygląda sytuacja na lotnisku Ławica w związku z pyłem wulkanicznym. Wiemy już, że on dotarł do północno-zachodniej części Polski, natomiast Agencja Żeglugi Powietrznej uspokaja, że apogeum mamy już za sobą. Zobaczymy, czy loty będą odwoływane, bo wiemy, że w poniedziałek nie wyleciał samolot z Ławicy do Szkocji, natomiast ponoć było to związane z silnymi wiatrami w Edynburgu. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. No podobno ma być już tylko lepiej, tak przynajmniej dzisiaj pisze prasa. No to zobaczymy, czy to tylko pocieszanie, czy